Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 2.0, gram na 10 minut, komentuję ruchy. No, koniec speedruna jest niby już bliski, a jednak jeszcze daleki, 2367. Zaczynałem z rankingu 400, a moim celem jest zrobienie rankingu, no, co najmniej 2400. I będzie można, powiedzmy, oficjalnie powiedzieć, że wyzwanie zakończone. Więc spokojnie, teraz poczekam na przeciwnika. I zobaczymy, czy kogoś tutaj znajdę. Mam nadzieję, że tak. Szukam kogoś z przedziału rankingowego 2342, 2767. Właśnie na tym poziomie jest już coraz ciężej kogoś znaleźć szybko, szczególnie jak się gra na 10 minut. Mówię tutaj o poziomie rankingowym. Mamy przeciwnika D4, skoczek F6, jedziemy. C4, może zagram B6, trochę inaczej. Hetmańsko-indyjska, goniec B7. Tutaj dobrą reakcją jest F3. Jest posunięcie skoczek. Okej. I teraz pytanie. Pytanie jak dalej. Znaczy ja mam koncepcję oczywiście tutaj jakąś. Może D5 po prostu zagramy. Spróbujemy o centrum zawalczyć. Po wybiciu. Będzie spoko. Kontrola punktu E4. No też można oczywiście zareagować inaczej. Można zagrać E3, na przykład o goniec, na przykład wyszedł. Ale teraz ten ruch mi się bardzo podoba. I tak od razu to wykorzystam i zagram w ten sposób. No oczywiście, jeżeli goniec ucieknie na przykład na F4, to będzie można zagrać E6, podważyć pionka. O, to jest ciekawe zagranie. Zbijam gońca bardzo chętnie i mogę na przykład zagrać tak, atakując skoczkę. Skoczek ucieknie, ja zbiję tu. Tylko pytanie, czy ja tak chcę zrobić. Mogę też to zagrać tu, tylko czy to mi coś da? No właśnie. Może zbiję od razu gońcem. Taki szach pod uwagę jeszcze trzeba wziąć. No zawsze mam C6 na szczęście. A, jest od razu E4. No dobra, wracamy. Para gońców jest. W takim razie trzeba być zadowolonym. Posunięcie teraz E5 będzie dobre na pewno, żeby tutaj rozbić centrum. Albo E6. I też goniec będzie miał swobodę. Potem na przykład C5. Nie są to w ogóle moje schematy, ale wydaje mi się, że na grę tutaj to jest ok. Para gońców. Już jestem zadowolony. Przeciwnik. Nie ma tej pary gońców. Zdecydował się właśnie oddać tego. Okej. Szach nastąpił. Jak zagram tu, to on mi gońcem tu. Chyba C6 muszę. Zamykam sobie na chwilę gońca. Ale będę miał też możliwość zagrania B5 na przykład. Przede wszystkim muszę teraz zatroszczyć się o roszadę. Powiedzmy skoczek wróci, zagram E6, goniec E7. To jest chyba najprostszy plan teraz, jaki można zrealizować. Zrobić roszadę. Przeciwnik może będzie z długą roszadą coś kombinował. O właśnie, a nawet w ten sposób. Ale chyba tak gram. Chyba gram tak. Od razu atakuję skoczka. Tylko widzę, że tutaj i skoczek chyba wybije. Jeżeli goniec, to wieża. Ten pionek chyba nie będzie miał znaczenia, bo jak zagram tak, to on mi od razu tu. Skoczkiem od razu wyjdę, żeby nie było problemów. Tutaj skoczek wisi, on to pewnie dostrzega. Tak może przeciwnik również zagrać. To już się powtarzam, dokładnie. Tak, wieża C8, bronimy. Skoczek wrócił, no właśnie. Skoczek wrócił. I po prostu chyba goniec na C5, z opcją taką, żeby zrobić roszadę. Po wybiciu tutaj, jak hetman zbije, to mam wieżę A8 i zdobywam hetmana, więc to nie działa. Jeszcze jakaś wieża D1 może być zagrana, ale to ja wtedy zbiję. Zagram tak, na C7, po wybiciu tutaj skoczek, nie sądzę. Zawsze mogę wybić. W każdym razie ta pozycja jest bezpieczna czarnymi. Nie mówię, że jest przewaga, bo ciężko to stwierdzić, ale jak zrobię roszadę, to przewagą to można nazwać chyba. Znaczy tak, do końca nie wiem, czy to jest przewaga, tak ciężko mi ocenić, bo jest równo.
w materiale, ale myślę, że jeśli chodzi o rozwinięcie figur, jestem do przodu. Znaczy on również, on teraz może zrobić roszadę, ja zrobię roszadę, okej. I chodzi mi o to, że to związanie już jest totalnie, nie jest niebezpieczne. I teraz tak, on tu kombinuje. Dobra, A3 poszło. No takie niemrawe chyba zagranie mi się wydaje. Tylko to też trzeba wykorzystać. Taki ruch mi się narzuca. Jeżeli będzie bicie, to tu. No właśnie, A6 bicie, bicie. Para gońców, co nie? No tak. Aha, bicie tu, jak zbije, to mi tu zbije. Okej. Tego nie chciałem. Muszę hetmanem zbić. Dobra, zbijam hetmanem. Zbijam hetmanem. Nie chciałem za bardzo hetmanów wymieniać, no ale trudno. Parę gońców na parę skoczków. No też w sumie ciekawy układ. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Poza tym po wybiciu. Nie no, chyba gońcem trzeba odbić. B4, to ja wrócę. Tutaj chodzi o to, żeby też nie wpuścić wieży na D7. Te gońce tutaj dobrze pilnują tego miejsca. Skoczek E5. Ok, ten ruch jest możliwy. Aha. Tutaj wejdzie skubaniutki. No to jednak nie było takie do końca dla mnie chyba ok. Chociaż tak, a to on tutaj wleci. A no właśnie, trochę mi powymienia. No dobra, zagram G6. Niech mi wymienia. Zagram G6, żeby był lufcik dla króla. Jeżeli wybije, to po prostu wybije tutaj wieżą. No to też będziemy walczyć. Goniec na skoczka. Ok, teraz grożę na przykład takim ruchem prostym. Zbicie na A3. Lufcik tu uważam, że jest bardzo potrzebny, żeby król już miał swobodę, żeby druga wieża mogła też pograć. Dokładnie, wieża C8. Bo teraz cały czas grożę tym ruchem. Skoczek będzie musiał prawdopodobnie uciec, ale wtedy się mogę przyrzucić gońcem tu ewentualnie i po linii C podziałać. Ok, goniec E7, żeby tam zagrać. B5 grozi. Oj, ten skoczek tutaj ma kłopoty według mnie. No to jest jego problem. Bo jeżeli zagra tutaj, to ja wtedy trzaskam tu, zdobywam piona i nie wiadomo do końca, czy to będzie wygrana wieżówka, ale pion to pion. No to jest zawsze zyskanie tej małej przewagi. Myślę, że skoczek A4 nietrafiony ruch. Wieża D7. Goniec F6 i co wtedy? Wieża tutaj, tutaj, wieża tutaj, 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 tu będzie wisiał pionek, a to też może tak zagrać w sumie, ale to wieża D6 może, potem tu będę groził, wieża C4, wieża tu, powinno być dobrze. G6, czyli też przeciwnik zrobił lufcik, zagram tu, on tu, ja tu, on tu, FN tutaj. Idę na ten wariant. Choć ciekawe było chyba jeszcze też zagranie tutaj gońcem, a tu już jest po herbacie. B5 i on tutaj. Ja zbijam. On zbija tu, ja zbijam tu. No dobra, lecimy. Bo jeżeli on zbije tu, ja zbiję skoczka. No tak, to widziałem. To zbijam tu. Ojejku, widełki! Ale spoko, to chyba też nie działa, bo tutaj mam ruch. Chyba tutaj jeszcze jest ruch. Jeżeli tak, to tak. Ojejku, widzicie? No, taktycznie nie zauważyłem, ale to chyba się trzyma. Chyba, że on zagra teraz tak, z atakiem na pionka. Ja wtedy tu go zwiążę. On jak zbije, no to może mieć też problemy. Tak, zagram, goniec D4 będzie groziło. E5. Dobra, powinno się zgadzać. Jeżeli na przykład zniknęłyby teraz wieże z szachownicy, to powinna być wygrana czarnych ze względu na tego pionka. Chyba jest ok. No bo oczywiście, jeżeli mi zbije skoczkiem na C8, to ja zbijam wieżę tutaj. Przewaga materialna zostaje. Ok, ten ruch, właśnie ten ruch widziałem, więc gramy tak. Chociaż jeszcze jest opcja taka,
On mi tego weźmie, ja wezmę tu. To też jest w sumie spoko czarnymi, ale chyba to będzie lepsze, bo jak zostawię go na związaniu i zagram tak. No dobra, lecimy. Bierze A8. Zbił. I co po tym ruchu? Aha, on może tak zagrać po prostu. To wieża C2 w takim razie. Ale jak zagram tu, to on mi też zwiąże. A jak tak? O! Wieża C4. To może być lepszy ruch, dlatego że atakuje od razu pionka. I teraz grożę goniec D4 z piekielną groźbą zdobycia figury. A jeszcze goniec będzie asekurowany. Końcówki. Końcówki, moi drodzy. Chyba jest dobrze. No dobrze. Czekamy sobie cierpliwie dalej. Wieża B1. Aha, już widzę jego zamiary. Okej. Jak ja zagram tak, to on zagra tu. Ale ja wtedy tam i tutaj. No to lecimy z tematem. To tam mi się bardzo opłaca. Tego nie widziałem. Aha, bo nie mogę zbić tu pionka teraz. Wow. Ale chwilunia, a jak zagram tak? Ach, te związania są po prostu niesamowite. Tak, gram tu. Bo teraz mogę zbić tak, na przykład. Jak skoczek odejdzie, to wtedy biję tutaj i zdobywam wieżę. I jeszcze taki ruch mi chodził po głowie. No to ja wtedy zbijam tu. Czymkolwiek on by nie zbił, ja wezmę tutaj. Będzie pionek więcej. Nie wiem, czy to będzie wygrana, ale będzie pionek więcej. Jakaś szansa tam się oczywiście pojawi, zapewne. Goniec C5. Aha, bo on jeszcze może mi wymienić tutaj. Tego nie wziąłem pod uwagę. Ale też mogę po prostu zbić tu pionka, albo nawet tu zbić i potem odbić. Pionek więcej, wieżówka to powinna być też lepsza, ale z drugiej strony to wzięcie chyba. Dobra, tutaj zbić na pewno muszę. To jest pewne. I teraz albo biorę pionka i tam się próbuję zakisić, albo mogę zbić od razu tu i wziąć tu i będzie pionek więcej w wieżówce. Ale nie, to chyba. Chociaż to jest ciekawe też. Bardzo. Nie, on wtedy zagra tu pasywnie. Ale jak zagra pasywnie, to ja podejdę królem, trzy kroki i zdobywam skoczka. Ale to ciekawe się zrobiło w tej końcówce. Jak zagram tu, on wtedy jakoś mi tego gońca będzie chciał przepędzić pewnie. Więc tak, i wypuszczę skoczka, skoczek będzie aktywny. Wieża C2. Wieża C2. Zobaczcie, bo goniec kapitalnie tutaj broni skoczka. Znaczy, skoczek może zagrać tu oczywiście, ale to już pomijam fakt. Teraz już nie może. I w tej sytuacji idziemy królem po skoczka. No tak. Przecież nie zauważyłem, że on tu może wyjść. Mogłem E5 zagrać najpierw, ależ ja jestem po prostu ciele mele. No nic, zagram tu. On zagra tu, ja wezmę. Nie chcę sobie psuć tutaj niczego, więc zostawię sobie wieżę. Zagram tak. On wieżą nie zagra, bo tutaj mu uderzę. Tego pionka wezmę. On zagra po prostu skoczkiem, bo wyjdzie tym skoczkiem, ja wezmę. Będę miał pionka więcej. Goniec będzie tu pilnował i będziemy cały czas bazować na związaniu. Ok, zbijamy. Skoczek jest pod ostrzałem. Więc cały czas tutaj na F2 i będę na E2 i będę na F2 starał się go atakować. Pionek więcej, goniec silny. Skoczek może mieć problem, mam nadzieję. Ok, wracam tutaj. No i teraz już zdobycie kolejnego pionka wiąże się na pewno z wygraną prostą. Teraz też powinno być w miarę. No zobaczymy, jak tylko zrealizować to wszystko. Może jakimś pionkiem to podciągnąć temat. Myślę, że tak. Podciągnę pionka, żeby jakoś go tutaj przyblokować. Ewentualnie królem jeszcze podejdę wyżej. Tutaj właśnie struktura pionków też jest ważna. Znaczy, chodzi o to, jak w takich końcówkach też ważne jest to, jak
Za bardzo się wymądrzam, co? Dostaję teraz. Dobra, tak gramy. Skoczek tu i F5. I lecimy już po całości. F5. Też nie do końca, bo sobie odkryję króla. Co? A gość trochę ogarnia, muszę wam powiedzieć. Tak, wie o co chodzi. Podciągnę króla przede wszystkim. On tu. Ja zbiję. On królem. Jeszcze król wyżej, mam na to czas. A, teraz to zmienia postać rzeczy chyba. Tutaj jak królem to tu i biorę pionka, ale jak zbiję tu, to on zbije tym. Spróbuję tędy jeszcze, H5. Jak zbiję to fajnie, bo zostanie tu słaby pionek, a jeżeli nie zbiję, to też nie wiem co. Zrobimy, jeszcze pomyślę. To chyba bicie jest dobre. I potem tak. Ok, zbijamy wieżówkę, i potem tak. On powinien chyba tu wybić i tak. I teraz mam opcję tutaj. On musi chyba wieżą w ogóle na H1 zagrać. I cugcwang trochę stanie na szachownicy. No właśnie. Zrobię eksperyment, patrzcie. Wieża. Wieża sobie tylko zagra tutaj. I wymuszę na nim jakiś ruch. Jak ruszy wieżą gdziekolwiek, to gram tak. Aha, król się przedostaje tędy. A na to tak. Nie puszczę króla nigdzie. Aha, tu może ruszyć teraz. To tu. Sprytnie, sprytnie. Wypuściłem go to trochę. Może F5 trzeba było? F5 można było zagrać. No dobra, ale to wydaje mi się, że cały czas tu jest dobrze. Nie no, najpierw dam szacha, trochę odpędzę tego króla, żeby nie było E4. I odejdę. No, wszystko zdążymy. Ja tu mam dużo czasu, żeby manewrować. Tak, nawet mogę zagrać. Według mnie jest to wygrana. Tylko muszę to oczywiście udowodnić. Lekko F6, żeby król nie miał opcji. Bierze F3, będzie bronić wszystko. No zawsze mam F5 wtedy. Może od razu. Ok, i gramy sobie z powrotem. Tutaj znowu wieża będzie musiała zagrać. I chyba teraz F5. Tak, F5 bicie tutaj. Teraz nie ma ruchu. Wieżą będzie musiał uciec, tu mnie atakować, ale ja zdążę zagrać tak i zbić. Tak, wcześniej można było to zagrać. Ok. On da szacha jednego, ja zagram tu. Wezmę pionka z szachem i potem królem bronię tutaj. Tak, bo jak zagra królem, to dam szacha, a jak nie, to królem do przodu. Tak, no to jest wygrana. Jak tu, to nawet przepcham pionka. Okej. I daleko. Tak. Okej, mamy to. Spróbuję rewanż. No, ważne zwycięstwo chyba w tym speedrunie. Troszkę to trwało, ale myślę, że ciekawa przede wszystkim końcówka. Okej, mamy to. Mamy to, moi drodzy. Końcówki ważne. Goniec się okazał lepszy w połączeniu z wieżą niż skoczek, jak się okazuje. Szukam sobie kolejnego przeciwnika. Dobra, jeszcze raz odpalę. Może ktoś się pojawi. No dobrze by było kogoś znaleźć. Teraz szukamy kogoś z przedziału 2350-2775. Zobaczcie, jeszcze 25 oczek.
do 2400. Jak niewiele, a jak wiele jednocześnie. Okej, cierpliwie czekamy. No cóż, przeciwnik rewanżu nie chciał. Póki co nikogo nie ma. Jeszcze raz spróbuję rzucić wyzwanie. W razie czego pamiętajcie, że możecie sobie przesunąć w rozdziałach kolejną partię, żeby specjalnie tutaj nie czekać na to, aż ja sobie znajdę zawodnika, dlatego że ja też materiałów nie montuję w ogóle. Lecimy na żywioł. Jest, jest, gramy. 2352. Oby tylko przeciwnik się poruszył. Ma na to jeszcze 50 sekund na zrobienie pierwszego ruchu, bo inaczej partia zostanie przerwana, a tego byśmy nie chcieli. Aha, ma chyba problem z netem, bo się połączył ponownie. Zobaczymy, czy wykona ruch. Jest. Jest G6. No dobrze. Gramy C4. Goniec G7 zapewne. Ok, skoczek na F3. Gram tutaj dlatego, żeby czasami po skoczek C3 nie mieć takiego posunięcia. Ok. Myślę, że G3 zagramy. Tak, troszeczkę z domkiem w królewsko-indyjskiej inaczej niż zwykle. Ok. Tutaj, w tej sytuacji, zagram tak. Poczekam, aż wybije. Nie będę tego pionka przepychał. Jest jasny plan tutaj czarnych. Wybicie, wybicie, no dobrze. Wszystko gra. Goniec tu, goniec G2, rzecz jasna. No taki ruch nastąpi zapewne, to będę musiał zagrać tak. Będzie mi to też odpowiadało. Ale sprytnie. Tu się goniec chce władować. Sprytnie, sprytnie, sprytnie. No to co, robimy roszadę. Niech tutaj gra, niech sobie bije pionka. Ja tego pionka też świadomie oddaję, chociaż tutaj też jest opcja na B7. Okej, tutaj goniec E3. Jeżeli nastąpił wymiana do samego końca, to super, po prostu rozwój lepszy i chyba taka wygodna pozycja. Skoczek F6, okej, taki ruch może być. Aha, już widzę, o co biega. Taki ruch faktycznie jest możliwy, a ja nie mogę H3 zagrać. Kumam. Dobra, wybijmy tutaj. Jeżeli tak, to tak. Pionki. Ok, no i to pewnie jest pozycja, którą wszyscy lubią. Zagramy sobie tak. Aha, skoczek G4, chociaż nie, spokojnie, skoczek G4, tak mówię do siebie, spokojnie. Skoczek G4 nie było teraz groźne i tutaj chyba mogę teraz zagrać. Goniec D4. Hetman C7 będzie chciał zagrać E5, to wtedy chyba nawet F4 się pokuszę o takie posunięcie. Potem E4. Dokładnie, gramy tak. Ostro i zdecydowanie. Dobra, mogę tak zagrać, to jest jedno. Drugie, to chyba trzeba grać B4, wzmocnić pionka, ewentualnie maszerować pionkiem B. Taki plan jest chyba prosty. Jeżeli skoczek odejdzie, no to sobie odejdzie i E5 będzie groziło. Tak, A3. A5, dobre posunięcie, oczywiście. Tak, no wieża B1 zdecydowanie, trzeba pilnować. Pionkiem odbić należy. Jakaś wieża A3 może? Nie wiem, co tutaj myśli. Ale skoczek A4 i tutaj będzie mi się podobało. No właśnie, czy ja mogę tak zagrać od razu? To też jest spoko. On w ogóle do E5 nie dąży. Skoczek E8 na jego miejscu bym próbował jakoś szybko grać. A tutaj może być ciekawie, jak ten skoczek tam zagra sobie z jednej strony. Z drugiej strony puszczę pole E4, tego bym chyba nie chciał, chociaż taki ruch. Tu, tu, tu.
Dobra, to moja pierwsza myśl niech będzie skoczek A4, żeby skoczkiem tutaj wejść. Wtedy jakiś B5 tutaj, coś może tutaj. Chociaż skoczek C3 stał dobrze chyba. Zawsze są to te dylematy. Okej. Teraz pole E4 jest jego. To może ten mój plan nie był do końca trafiony. W ogóle koniec. Zagram tak, bo po wybiciu wybije tu i skoczek nie będzie miał pola E4. Jeżeli wybije, oczywiście. Muszę pamiętać, że pilnuję te dwie figury. Za chwilę skoczek B6. Tylko skoczek B6. Teraz mniej mam przekonania do tego planu. No właśnie. Ale już powiedziało się A. No i tutaj podciągnę trochę hetmana, żeby wieża była swobodna. Chociaż nie wiem, gdzie ona tam sobie pójdzie. Ale z drugiej strony taki ruch mogę też spróbować zagrać. Hetman C3, żeby tutaj nasilić atak. Czy to jest dobre? A, troszkę gość chyba nie jest zdecydowany. Tak, może. Zagrajmy tak, żeby jednak pionek asekurował gońca, tak sobie myślę. I podciągnę może hetmana. No, jak widać, słuchajcie, skoczek z tej strony próbujesz, kolego. No dobrze, masz prawo. To niech będzie tak. Wieża D1, bo już skoczek tu nie działa, bo zbijamy. Dziwnie sobie gra tym końcem. Z drugiej strony, a może teraz spróbować wymienić hetmany. Też to jest jakaś opcja. Ale najpierw król. Bo może tak. Zobaczymy. Podciągniemy króla. No tak, no bo teraz na przykład po takim ruchu będę mógł sobie wybić pionkiem, bo król broni tu. No i zobaczcie, on tańczy w miejscu. Ciekawe. No spróbujemy wymienić hetmany. Chyba niewygodnie mu tutaj stało to wszystko, ale tak mógł zagrać. Dziwnie gra. Dziwnie gra. Teraz chwila, szybkie zastanowienie, czy nie bić pionkiem. Bicie pionkiem wydaje się sensowne, nie ma tutaj opcji. Wybicie to spoko. Tu wieża fajnie broni. Dwójki to jest bardzo ważne, bo mój plan jest taki, żeby zagrać D4 w pewnym momencie i zagrać B5, żeby wolniaka zrobić. Wykorzystać przewagę tutaj na skrzydle. Jeszcze on też musi jakieś posunięcia wykonać. Może wrócić, zagramy tak. Tu będzie miał fajną opcję. Jak tu? A może teraz tu? W ogóle to może tak zagrać od razu. Idziemy na ostro, bo skoczek mi tu wejdzie później, to mi zablokuje tego pionka. Okej, to poszło, więc tu muszę. Jak tu. Okej. No dobra, biorę. Aha, bardzo nieprzyjemny ruch. No dobra, ale zbić pionka muszę. No da szacha na pewno. Król niestety musi jakoś tam tak potem zagrać. No niestety, niestety, niestety. Pionek tutaj robi małą karierę, ale spróbuję na tego pionka po prostu pograć. D4 wzmocnić i tyle.
A, skoczek ma fajną drogę tutaj. Nie zagrał tak. To źle zagrał. Wracam. To bronię króla. To wtrącenie było bardzo ważne. Tak uważam. On się sam bał, chyba, że tego pionka mu wezmę. Słuchajcie, to gramy tak. Skoczek wchodzi, wieżówka. A skoczek nie wchodzi. Po prostu skoczek będzie tutaj sobie stał na C7. Dobra, no na razie bronię się pasywnie, niestety. Coś tutaj mi nie gra. Już coś mi się zaczyna mniej podobać pozycja. A tak jeszcze. Choć tak zagram, to on zbije. Muszę tak. Powiem wam szczerze, no nie wiem, nie wiem. Gram trochę tak chyba słabiej teraz. Jakoś straciłem koordynację, nie pomyślałem za bardzo. Znaczy czuję, że mógłbym po prostu zagrać lepiej tę partię. Może jeszcze nic straconego. Król jakby szybko tu przyszedł, to by było super, no ale niestety. Jeżeli, oczywiście, jeżeli on zagra C2, to ja gram tu. On mi zbije tu, ja zbijam tu. No i będziemy próbować rzeźbić. Skoczek C7 sobie stoi. Nie ma zamiaru nawet się wymieniać. Słusznie zresztą. Ten pionek jest bardzo niebezpieczny. Przeszkadzający mega. Czy tak trzeba grać? Tak chyba trzeba grać, słuchajcie. Skoczek musi pilnować tego pola, tak trzeba grać. Tu. Bo ja wiem, co wtedy. To tu. No właśnie, bo jak zagra tak, to ja zawsze mam właśnie taki ruch, więc C6 koniecznie. No, te końcówki dzisiaj w speedrunie to mocne końcówki. Wszystko porówno. Teraz tak, tu. Jak tu, to tu. No i będzie dobrze. On będzie musiał wrócić. Tylko nie widzę też jakiejś opcji, żeby to wygrywać, ale może jest jakaś szansa. Grunt, żeby nie przegrać. Okej, czyli daje mi szansę też na to. Dobra, król F2 koniecznie. Ha, już widzę, on teraz tak zagra. To jest ten plan, bo jak zagram tu, to on może wieża C8. Aha, mogę zbić wtedy. W sumie. Król jak im bliżej, tym lepiej, więc już jestem bliżej. Tak zagram, jak się uda tak zagrać, albo tak później jeszcze królem, to w ogóle będzie wypas. Tylko dlatego pionka trzeba uważać. Chociaż tak może trzeba było. Aj, to zawsze mówię, co trzeba było. To trzeba było, a czego nie trzeba było. Zobaczymy, jak się gość zachowa. Ma mniej czasu, może już presja większa. O, on idzie pionkiem, ja idę pionkiem. On się broni, ja też jakoś tam się bronię. Król do centrum, mój król jest. No właśnie, zagrał tutaj, gdzie mówiłem. To jest chyba dobry ruch. No tak, bo jeżeli na przykład zagra tu, to co wtedy tu? Pionka mi mojego zbije. Jeżeli tak, może tak w ogóle? Nie, no bez sensu. A może tu? No właśnie, dobrze pograł.
mi się mniej podoba. Ja wtedy chyba tak, jeśli on zbije. Powinno się zgadzać. To co? Albo czegoś nie widzę. Trudno, gram tak. Czegoś mogę nie dostrzegać. Bo widzę coś takiego, że tu... Ja wtedy gram wieżą tu. Jeżeli on mi zbija skoczka, to ja idę tak. I chyba nie jest w stanie tego pionka zatrzymać. Bo po szachu... Chyba tak mogę. Okej, ładnie się tutaj broni. Chyba tak muszę. Bo jeżeli on mi tak zwiąże, ja zdążę tak i zdążę uciec z królem. A jeżeli on mi tak zagra, to wtedy złapię lepszą placówkę dla skoczka i królem go podciągnę. Czy to też takie jest? No ale nie, no chyba lepiej. Chyba lepiej w ten sposób. Zobaczcie, te dwa skoczki obroniły te pionki, które chcą iść do przodu. Co to się wyrabia w tej pozycji? A w ogóle jak już tak zagram tutaj, będę blisko, to będzie też dobrze. Będzie bardzo dobrze. Czy on tak może? Tu, tu i tak? Chyba tak. Chyba tak mogę grać. Tu, tu. Ja mam nadzieję, że niczego nie podstawiam, powiem wam szczerze. Tu na szczęście nie może, mata nie ma, skoczek musi bronić. Oczywiście jak ruszę gdzieś skoczkiem, to król będzie miał oddech na polu d4. Oczywiście może sobie wziąć pionka, to na razie nie ma znaczenia chyba większego. Ja wieża c1. Żeby pilnować. I teraz skoczek tutaj będzie groził. Teraz grożę skoczkiem. Może od razu trzeba było? Nie, dobrze chyba. Możliwe, że od razu. No dobra, ale to tak asekuracyjnie zawsze trzymam tego pionka. Może tu? No dobra. I teraz tak. Da szacha, ja tu. Uciekam. Nic nie ma. Stracił czas na tego szacha. Teraz zdobędę tutaj, ale on może wziąć tego pionka, skoczek mi zostanie. Tak chyba teraz. O, właśnie. Chwila, 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 chwila. Tu, tu. I tu. To tu. Tu, 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 tu. 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 Dobra, wygram chyba. Chyba wygram. Bo jeszcze nawet po wybiciach do końca tutaj ja mogę zbić wieżą. I jak on da szacha, to ja tutaj. Bicie, bicie, tu, tu. W kwadracie go nie ma. Dobra, wygrana jest. Jest wygrana. A no to słaby ruch. Zbijam. No tak, już czas zrobił też swoje, że popełnił już błąd. No dobrze, mamy to. Słuchajcie, mamy to. Wygrana partia, dlatego że po wybiciu idę po prostu pionkiem. I tyle. 2382. Jest dobrze. Dziękuję za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku.